No nic, lecę po nich, zobaczymy, czy poradzimy sobie z tym spychaczem. No, nim ich tutaj powciągam, a w szczególności Iveco, to musiałem najpierw sprawdzić, jak droga wygląda. Tu jest ok, ale tam dalej już tak ok nie jest. Dobra, zepsuło się mianowicie coś takiego, co chyba nie jest najmniejszym spychaczem świata. Jak ci się podoba to? Sprzęt jak sprzęt, no trzeba zobaczyć co tutaj. Gąsienica swoje waży, co? Pewnie tak. Na 1000000%. Z tamtej strony to koło wyjechało, urwało się to, to mocowanie się urwało z tamtej strony i wygląda to średnio ciekawie, bym powiedział. Zobaczmy. Gąsienica jest po prostu... O! Widzisz? To się wyrwali. Ajajajajajaj. Tej strony w ogóle nie ma tego. No nie ma, nie ma, bo to gdzieś wypadło. Tej strony w ogóle nie ma tego. Ja nawet nie mam pomysłu, jak się do tego zabrać. Poza tym, że chyba trzeba rozpiąć gąsienicę. Trzeba będzie zdjąć pewnie tutaj ze dwie te płyty. Po co ze dwie? Ona musi paść. Całkowicie ją trzeba rozpiąć chyba. Znaczy dwie płyty, żeby wybić stworzeń. I dopiero podnieść gąsienicę tam do góry, narzucić i tą położyć tutaj na dół. Nie wiem, czy to nie przerośnie naszej wiedzy na temat sprzętu wszelakiego. Tylko gdzie mamy ten drugi element? Nie ma, poszedł w świat chyba. Pan powiedział, że będzie sobie to dorabiał, kupował, bądź Bóg wie co. Tak. Klimatyzacja ma. Prawie 2 kg gazu wchodzi do niego. Dobra, dziadek. Tak? Już idę. Ty się tutaj ewidentnie znasz na tym wszystkim najlepiej. Jaki jest plan? Mój plan jest taki, że trzeba zdjąć dwie płyty z gąsienicy. One są przykręcane. Wybić stworzeń, położyć część gąsienicy na ziemi, drugą część gąsienicy podnieść do góry. No i wtedy będziemy widzieli, co tam możemy zrobić z tym kołem. Bo musimy się uwolnić od tego koła, bo inaczej tak czy inaczej przy tym kole, które tam zostało, nie zrobimy nic, bo ono ewidentnie poszło do środka. Dobra, czyli tak. Odgruzowujemy tutaj te 8 śrub. Tak, tych 8 śrub. T4 i T4. Tak, i tu jest stworzeń. Tak. Jak zdejmiemy te dwie płyty, to będziemy mogli stworzeń wybić, rozpiąć gąsienicę. Jedną część gąsienicy położymy sobie tutaj, drugą część gąsienicy podniesiemy tam. I wtedy będziemy mieli dojście tutaj do tego koła. Idealnie się nadajesz do odkuwania błota. Misiek, proszę, Milwaukee. Bardzo. Zmierz jaki klucz, to trzeba chyba 24-27. I lecimy. Dobra, zobaczymy czy to daje radę. Spróbuj tutaj na tych zewnętrznych, zobaczymy czy się nie obracają nakrętki. One będą trochę scharatane. I podejrzewam, czekaj, że trzeba będzie młotkiem pomóc. Nie, 28 jest. Albo palnik i trzeba będzie grzać nakrętki, bo one tu są kurde wieki nieodkręcane. I coś czuję, że coś pokręcił. Wiesz, generalnie to by trzeba było mieć ewentualnie nowe takie śruby. A te obciąć. A te obciąć, tak. No, na każda śruba jest luźna, dlatego ten klucz udarowy nic nie daje, bo ona lata. Spróbuj inną odkręcić. A do góry spróbuj. Misiek, tu. Idę po calowy. Weź calowy z przejściówką. Może być tak, że trzeba może będzie zagrzać je. One tu kurde pewnie... Jak ktoś kiedyś zakładał gąsienicę, to kurde wymienił je i to wszystko. Ciekawe ile to waży, co? Nie wiem, tabliczka znamionowa może jakaś w środku jest, ale myślę, że około 20 paru ton. Pewnie nie ma. Złomu jest.
Myślisz, że to pójdzie? Zobaczymy. Tak. Może pneumata weź. Jeszcze bym wziął sprawę pneumata, a jak nie, to mówię indukcję, tylko tutaj to podgrzeje. A z drugiej strony to widzę, żeby podgrzeje. Koło ci będzie przeszkadzało. Trzeba by chyba rozkręcić wyżej. Nie, dojdę tutaj. Tutaj do tej płyty bym doszedł. Wiesz co, to chyba trzeba wziąć szlifierkę i obciąć te śruby. Tylko pytanie potem, czy takie śruby dostaniemy. Myślę, że te śruby to jest najmniejszy problem. To musi być jakieś ISO. No, tylko, że wiesz, to może być calowa śruba. No to damy zwykłą metryczną. Co za różnica, ona jest przelotowa. Otwór rozfrezuje, jak będzie mniejszej średnicy, się założy grubszą śrubę. Albo weźmy sztywne pokrętło i rurę. Spróbujmy to na rurę zrobić. Na rurę to spróbujmy popuścić tylko. A. Idzie co? Albo się ukręci. Zaraz wam powiem, czy idzie. Uwaga. No. Albo się odkręci. Odkręca się. Odkręca się. To teraz trochę w drugą i spróbować ją pneumatem. Teraz ją trochę dokręcić. Myślę, że trzeba pneumata odpalić, kurde, i pneumatem to robić. Dobra, jest tam. No próbuj pneumatem. Ma chęć? No dobra, to ja nakręcę ją. Czekaj. Obraca się? Czekaj, bo zaczyna się obracać. No, próbuj. No. Dobra. Dobra, będzie trzeba wszystkie rozruszać rurą i odkręcić je tym pneumatem, nie? Tak, jedna już poszła. Dobra, to rozruszamy te śruby rurą, a później bierzemy pneumata i tyle. To są specjalne śruby, że mają pasowny od ten mięso. Pasowne mięso to one miały, jak on z fabryki wyjeżdżą. Teraz korozja ją czyniła. Teraz je korozja trzyma. I lekko błoto trzyma. Czekaj. Zero. Nie dygnął. Zero. Myślę, że bez zagrzania to się nie obejdzie. Nie chodzi o grzanie, tu gdzieś musi być jakieś zabezpieczenie. Nie ma. Możemy odkręcić jeszcze jedną płytę, ale nie ma zabezpieczenia. A może on jest wprasowywany? Wbijane są na pewno. A może cała gąsienica jest tylko łączona w jednym miejscu? Ja nie mam pojęcia, cholera jasna. Możemy przejrzeć wszędzie w koło. Może ona ma łączenie tylko w jednym miejscu gdzieś. Dobra, zobaczmy, tam jest napięta. Dobra, obejrzmy tę gąsienicę. Próbujemy to podgrzać, może się uda wybić wtedy ten stworzeń, bo bez podgrzewania nie ma najmniejszych szans. Stanęliśmy w tym miejscu. Jest już założony ściągacz, jest grzanie palnikiem i stukanie takim udarowym młotkiem, żeby wytworzyć drgania. Może coś się uda zrobić, ale źle to wygląda, kiepsko, beznadziejnie. Kurwa, słuchajcie. Dobrze, że tutaj naprawdę, bo... Słuchajcie, jest dzisiaj czwartek, 25 kwietnia. Sprawa wygląda następująco. Byłem już rano za Szczecinem, wyjechałem z Wrocławia o 3:00. Teraz jest godzina, którą widzieliście na zegarku. Ze Szczecina przyjechałem do Drezna, ponieważ tutaj od wczoraj stoi autobus, w którym najprawdopodobniej padła kaseta. To nie będzie żaden film o szczegółowej naprawie tego autobusu. To jest odcinek dla wszystkich, którzy myślą, że ja siedzę w domu i nic nie robię. Tak jak widzieliście, film ze spychacza się urwał, teraz będzie migawka z VDL-ki. Zobaczymy, co tydzień przyniesie dalej. Zaraz wam pokażę, co tam się zepsuło. Dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj w tym autobusie, to jest, kto uważnie oglądał odcinek o kasecie z Mana, jak Man stracił bieg i ciężarówka, to tu jest dokładnie ta sama skrzynia i przypadek jest ten sam, parzyste biegi wypadają, trójka chodzi, przerzuca na czwórkę, gubi bieg, trzeba wydubać tą kasetę, tylko zobaczcie, to jest w środku w autobusie. Jest taki wizjer i wszystko jest jakieś 60 cm poniżej, więc robota głową w dół
No ogólnie przesrane. Zobaczymy, jak nam z tym pójdzie. Bardziej się martwię o to, jak tą kasetę wsadzić później do środka. Muszę ją odgruzować, bo tu jest wszystko po prostu zabite piachem. I zobaczymy. Taka migaweczka. Bardzo świetnie. Proszę Państwa, 23:10. Mamy wyjętą kasetę. Tu się nie odbędzie pełna regeneracja, ponieważ szoki niedowierzanie. Tutaj się odbędzie to, co zawsze się psuje w tej kasecie, czyli to się zepsuło. To się zepsuło. Patrzcie tutaj. Widzicie? Pękła gumka. Tu nie ma tego rantu. To jest pęknięte. A patrzcie, jak ładnie. Zaciągało tylko ten wodzik w jedną stronę, czyli na biegi nieparzyste, bo ta gumka była dobra. Ta była dobra. Odkucie tej kasety zajęło tyle czasu, ile żeście tu widzieli. Obczyszczę to toło, co tutaj się utleniło. Odczyszczenie tego to był jakiś totalny dramat. I marzę o tym, żeby to poskładać i jechać do chaty. Mam jeszcze 380 kilosów, czyli 400 i... Przepraszam, i 300 to jest 1100 km machne i dwie poważne, bym powiedział, naprawy. Bierzemy się za składanie, zobaczymy, jaki będzie efekt finalny. Bajo. Czekaj. Słuchajcie, kaseta jest zrobiona. Nie jest to pełna regeneracja, jest wymienione to, co było zepsute. Ale kto robi te kasety, ten wie, że tylko ta gumka zazwyczaj się psuje, jedna albo druga, więc trzeba tak było zrobić, ponieważ mamy 23:47, tam mamy dziurę po kasecie, tu mamy kasetę. No i teraz potrzebuję odrobinę szczęścia, żeby ją wsadzić i żeby trafiła na te wodziki. To nie jest ciężarówka, nie będę mógł podejrzeć, jak te wodziki siadają. I wręcz modlę się o to, żeby ona siadła na swoje miejsce. Działamy. Kasetę mamy wsadzoną, 7 minut po 12:00. Odpalamy ją, mam nadzieję, że zaskoczyła na wodziki dobrze, bo jak nie, to pójdę się powiesić. Idziemy to zapalić, próbujemy. Pierwszym dobrym oznakiem będzie to, że zapali. To będzie oznaczało, że jest na luzie. Wiatru mało? A, no tak, bo nie ma tego. Dobra, to jest pierwszy dobry znak, odpalił, znaczy, że był na luzie. Teraz się nią przejedziemy do tyłu, do przodu, delikatnie, tutaj jest na tyle miejsca i zobaczymy, co z tego wyszło, musi tylko nabić wiatru i tyle. Dobra, próba. Zaraz zobaczymy, co nam z tego wyszło. Jedzie. Czyli wszystko jest okej. Autobus zrobiony. Mega. Mega się cieszę z tego powodu. Jestem po prostu wykończony. Wszystko na to wskazuje, że jest w porządku, no. No jest w porządku. Japa się cieszy. Składamy narzędzia. Dzień dobry, tak się zaczyna mój dzień. Muszę tutaj zrobić kasetę dla
zaprzyjaźnionej firmy i powiem wam, dzisiaj mam roboty co niemiara. Zrobię tą kasetę, muszę zawieźć chłopakom, żeby zamontowali do autobusu. Oni mi ją zdemontowali, dali tylko do regeneracji, do naprawy. Czegoś mi tu brakuje. O, jest. Potem pojedziemy zobaczyć do chłopaków, którzy wymieniają chłodnicę w Actrosie MP1 i regenerują siodło. W międzyczasie odbierzemy sprężarkę i pojedziemy wymienić linki zmiany biegów w manie, ponieważ dzisiaj w nocy o 3 jadę do Niemiec. Jadę do Niemiec i tam wam nakręcę calutki odcinek. Wypadła zaślepka ze sprężarki. Zajmiemy się jej naprawą. Na razie póki co zrobię tą kasetę. No i tyle. I tak właśnie wygląda dzień pracy mobilnego serwisu. Nie wiem jak mnie słychać, bo tylko mikrofon z aparatu zbiera, ale mam nadzieję, że dosyć dobrze, bo mówię też dosyć głośno. Dobra, regeneruję tą kasetę. Wracam z nagrywaniem, jak ją złożę. Kaseta zrobiona, będzie na czas dostarczona, tak jak obiecałem, czyli na 10:30. Mi nie pozostało nic innego, jak poskładać manele i jechać zawieźć kasetę, a później działać dalej. To jest tylko początek dnia. Pracy przed nami jest jeszcze bardzo wiele. Także będziecie mogli sobie zobaczyć, jak wygląda dzień w naszej firmie. Mamy parę godzin później, ja już odebrałem sprężarkę na ten nocny wyjazd do Niemiec i oczywiście od razu odebrałem... Momencik. Oczywiście od razu odebrałem zestaw naprawczy, ten, który wsadziłem dzisiaj do kasety. Zawsze to sobie uzupełniał. Jest zestaw, jest uszczelka pod kasetę, a tutaj jest sprężarka. Sprężarka jest cała, kompletna, taka była decyzja klienta. Rozchodzi się o to, że ta zaślepka wypadła i olej tam wszystko zażygał. Więc padła decyzja, że wymieniamy całą sprężarkę. Zaraz wam pokażę, co chłopaki robią. Tak jak mówiłem, praca wygląda tak, że pracujemy, można powiedzieć, na dwa zespoły. Ja pracuję sam, oni w trójkę. Ale przypominam, że Kasper się uczy. Więc ucz się, ucz się. Teraz będziemy to za dużo powiedziane. Teraz chłopaki będą wkładać nową chłodnicę do Mercedesa MP3. Właściciel przedmuchuje sobie jeszcze tam intercooler, ponieważ to są auta, które pracują, można powiedzieć, często zjeżdżają w pole i ta chłodnica była całkowicie zabita, auto się grzało, zaraz wam to pokażę. Co tu dużo gadać, lecimy z chłodnicą. Jak już jestem, to może coś wam pomogę. Będzie, że ty zrobisz? No, będzie, że my żeśmy zrobili. Żebyś to trzymaj ją, ja sobie tam wejdę i nam ją, ją podacie. Dobra. Człowieku, leciutka. Taka leciutka jest. A to jest leciutka. Wczoraj wymienialiśmy chłodnicę w MP4, to była prawdziwa masakra, a ta chłodnica jest tak lekka, że mogę ją sobie podnieść samemu. Oprócz chłodnicy, bo teraz tak, teraz są wszyscy skupieni akurat nie na wkładaniu chłodnicy, ale oprócz chłodnicy jest tutaj jeszcze regenerowane siodło. Jest regenerowane siodło, czyli taka naprawa łączona i fajnie nam to wypełniło czas, ponieważ tak, dziadek pomaga tylko chłopakom w momencie wkładania chłodnicy, później oni to sobie obkręcają, a w międzyczasie robi sobie siodło. Tak, była. Co do siodła, od razu tutaj powiedziałem panu, który jest właścicielem tego auta, że siodło robimy tylko na oryginalnych częściach, ponieważ powiem wam, że tutaj tak naprawdę nie ma prawa nic innego bytu. Nie chcę też mówić nic złego na zamienniki, bo może ktoś na przykład stosuje, ale kto naprawia tanio siodło, ten naprawia je finalnie drogo, ponieważ najlepsze zestawy do siodła są oryginalne. Siodło robimy tylko na oryginałach. Co ciekawego. W zestawie naprawczym, który jest pełnym zestawem, bo macie zestaw na zamek, zestaw na łapy. Nie ma na przykład śruby regulacyjnej, którą dziadek wycinał. Gdzie ona jest? Na aucie mam. Gdzieś tam jest.
Nie ma śruby regulacyjnej, nie ma podwójnej sprężyny. To wszystko kosztuje niewiele, ponieważ cały zestaw jest bardzo drogi, więc jakby dołożyli tą śrubę regulacyjną i tą sprężynę, to nie zbiednieliby, a nawet gdyby podnieśli cenę zestawu o całe 150 zł, to po prostu byłoby już wtedy kompletnie wszystko. Tak jest. A tutaj wszystkiego nie ma. Zaraz Wam pokażemy, jak wyglądało siodło. I jest to jeszcze ciekawe siodło z nakładkami. Nakładki też są kupione? Nie, nakładki zostają te same, bo są dobre. Tutaj nie było smaru na tym siodle, więc nie zużyły. Oczywiście. I teraz zobaczcie, jeżeli... Tych nakładek się nie smaruje. Jeżeli macie siodło z nakładkami, to jeździcie z naczepą, która nie ma smaru na tej blaszce, po której siodło się obraca. Jak nałożycie smar, on tak reaguje z tym materiałem, tworzywem sztucznym, że to się wybrzusza. Po prostu to jest siodło, którego tutaj po wierzchu nie smarujemy. Smarujemy to i działa to bardzo dobrze. Zaraz nam dziadek pokaże, jak wyglądała śruba regulacyjna. Dobra, tu mamy tą śrubę regulacyjną z tego siodła. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Nie ma żadnej możliwości jakiejkolwiek regulacji, ale klucz płaski, wysokoobrotowy poradził sobie z nią perfekcyjnie, a na siodle siedzi już nowa śruba. Nowa śruba, nowe sprężyny, jeszcze przyjdzie ta sprężyna podwójna. Co bardzo ciekawe, że często jest problem z zatrzaśnięciem się w ogóle zamka, a często się zrywają tutaj te sprężynki. I tu już jest później kierowca, można powiedzieć, ugotowany. To wszystko jeszcze zostanie obczyszczone, żeby ta szuflada luźniutko chodziła. Na łapy przyjdą nowe poduszki, od dołu poduszki, od góry nakładki teflonowe i będzie naprawdę pięknie. Pięknie. Tymczasem chłopaki tutaj wrzucają intercooler. Dziadek, może weźmiemy teraz, podniesiemy tą chłodnicę, czekaj. Tu ją uniosę. Cyk. Z tej strony będziesz mi widział najlepiej. O, patrzcie. To jest ta strona. Patrzcie, co tu się wydarzyło. I teraz tak, dlaczego my tej chłodnicy nie wymyliśmy i nie wypukaliśmy? A dlatego, że jak się próbowało ją wydmuchiwać, to te aluminiowe żeberka już są tak rzadkie, że podczas mycia myjką wysokociśnieniową bądź wydmuchiwania byśmy je wszystkie poskładali. Chłodnica też nie była jakaś masakrycznie droga, dlatego padła decyzja klienta, że po prostu wymieniamy ta już swoje... Ona jest od nowości, od 2008 roku. Ta już swoje najlepsze czasy ma za sobą. Przelot jakiś nawet na aparacie widzę, że jest, ale jest tak zaklajstrowana. No i przy próbie wydmuchiwania jej te żeberka się zaczęły wyłamywać. Zobaczcie. To się wszystko wykrusza, to są po prostu cienkie płatki aluminium. Ja bym powiedział, że one są utlenione. Tak, to jest bardziej utlenione jak wykruszone. Dokładnie. Tu jest bardzo też fajnie, klient obstawił, widzę wszystko na jeden model ciężarówki. Same aktrosy MP3. I to w takiej wersji, jak wyjeżdżały z fabryki, nawet dosyć ciekawej. Osłony pomalowane pod kolor kabiny, a uwierzcie mi, że osłony są już opcją, a malowanie w kolorze kabiny to już jest zachcianka kogoś, kto je odbierał nowe. Pan je nowe odbierał z salonu? Ja już się zbieram, jedziemy robić te linki. Ale Misiek, co teraz robicie? Wyciągamy drugi raz intercooler. Wyciągają drugi raz intercooler, bo wyobraźcie sobie, że wsadzili osłonę wentylatora odwrotnie, do góry nogami. Kacper, jak to się stało? Jak do tego doszło, nie wiem. Misiek dyrygował. No i to jest właśnie to. Misiek dyrygował, jest na koło. Misiek, jak to się stało? Nie wiem. Dziadek nie dopatrzył. Ja jadę te linki robić, oni sobie poradzą. Wyjmą intercooler, a my się widzimy przy manie. Na razie. Dzień dobry. Proszę Państwa, tak zacznie się kolejny odcinek. Kolejny odcinek o używanej części, całym komponencie, bądź nawet podzespole, którego cena, jakbyśmy go chcieli zrobić, byłaby astronomiczna. Nawet nie chce mi się myśleć o tym, ile by to kosztowało. Dlatego znowu wjedzie używka. Jeżeli chodzi o takie części nieeksploatacyjne, tylko jakieś prawdziwe komponenty, to nieraz się posiłkujemy używkami i tak będzie też tym razem.
Byliśmy już w naszej ulubionej wypożyczalni przyczep. Tak, tak, Centrum Przyczep Wrocław. Mamy tutaj przyczepkę. Mamy podnośnik, bierzemy to ze sobą i jedziemy, Kacper? Jedziemy wyciągać. I jedziemy wyciągać komponent, który nam będzie potrzebny do naprawy. Zapraszamy Was ze sobą. Myślę, że to będzie kolejny fajny odcinek. Witamy, witamy ponownie. Wyjęliśmy wkład mostu z tego oto pięknego mana. Wkład wisi tam. Po oleju, który jest w kuwecie, można stwierdzić, że most jest w dobrym stanie, ponieważ nie było żadnych opiłków. Nic takiego, zresztą widać, że jest w dobrym stanie. Tu się troszeczkę przybrudził, ale to wszystko i tak pójdzie do mycia. Także co, kładziemy deseczkę, co by nie zniszczyć przyczepy. Opuszczamy go i jedziemy z nim na bazę. Jedziemy z nim na bazę, a jutro całą ekipą się spotykamy i jedziemy ten wkład zamontować do Walimia. Narobiłeś się trochę? Trochę tak. Ciężki. Nie było łatwo. Był ciężki, wytachaliśmy go spod tego auta ledwo, ledwo. Dzień dobry, dzień dobry. Tak wygląda kolejny dzień naszej pracy. Jak wiecie, jest to zlepek filmów. No i co? I mamy tutaj mana, w którym się takie coś się stało. Misiek, co o tym sądzisz? Jest klawo jak cholera. Okej, tutaj chyba nie za bardzo możemy filmować, więc poradzimy sobie z tą naprawą i dodamy efekt końcowy. Klucz płaski, wysokoobrotowy, jazda z koksem. Gdzie są, kurwa, okulary? Minęło z 15 minut, mamy dopiero jedną nakrętkę uwolnioną, zostały jeszcze dwie, bo to jest najgorszy możliwy przypadek, jaki może się zdarzyć, czyli nakrętka do aluminiowych felg razem z długą tuleją prowadzącą. Patrzcie, trzeba to naciąć. Możesz pokazać nową też, jak wygląda. Walić młotem. No i teraz co? Normalną nakrętkę, jak się przecina na pół, stuka się młotkiem, ona się rozpada na pół. A ta nakrętka jest z taką tuleją i tam jest mnóstwo gwintu. I jest to niezła niespodzianka. Może z pół godziny sobie z tymi dwoma nakrętkami poradzimy. Patrzaj, po nadcięciu tych nakrętek. Ej, ale mi młotkiem wycelował w oko. Zostaje coś takiego. No i teraz to trzeba obłamać. To, że się tu lizło felgę, to nic nie szkodzi. O, felga i tak jest śmietnik. To będzie tylko na dojazd do gumiarza. Ale poszło. Ej, może tego sisiora mi się uda tak z bliska, tylko będziesz urywał. Będzie piękna łyżka. Pięknie odstrzelił. Jeszcze te dwa kawałki. Ale i tak te dwa kawałki trzeba odbić jeszcze. Ostatnia. Ostatnia nakrętka. Kto usuwał nakrętki na felgach aluminiowych, ten się w cyrku nie śmieje. No nie. Pięknie. Cudowne kino akcji. W aparat i cztery koła poszły. I po materiale. Nie no, materiał byłby na kartę. Zależy, jak mi trafił. Aparat i tak jest wyjątkowo wytrzymały. Stary, ja nie wiem, czy jakości tego aparatu do GoPro się nie powinno uczyć jego odporności. Jest? Tak, trzeba jeszcze tylko tytuł u góry wyciąć. To do góry? Te farfocle? Tak. Gdzie? A, tu jeszcze nie zejdzie. Jeszcze tego dziada podjedziemy szlifierką i zaraz tego nie będzie. Dobra, mamy nowiutką piastę. Zaraz osadzę tutaj bieżnię z łożyska. Tutaj mam nowiutkie łożyska bardzo renomowanej firmy.
Piasta nie jest renomowanej firmy, ale umówmy się, jest to sprawdzony odlew i tak naprawdę nie ma co się tutaj zepsuć. Chyba żeby nie trzymała wymiaru i ta bieżnia od łożyska by mi tam wpadła, albo wejść nie chciała, to byłby problem. Łożysko wewnętrzne z o-ringiem, ten o-ring dojdzie do tylnego mostu, łożysko zewnętrzne bez o-ringa. Do tego tam gdzieś w czeluściach są dwa uszczelniacze. Nakładam to, a misiek w tym czasie... Co robisz w tym czasie? Odbezpieczam nakrętkę i będę się zrzucał piastem. Odbezpiecza nakrętkę, będzie zrzucał piastem. Tarcza bardzo ładna. Z jakimś niewielkim przebiegiem na pewno. Wszystko tu jest ok, zacisk i tak dalej. Tutaj po prostu poluzowało się koło. Co? Przebieg mały. No to wygląda nieźle. Ale auto jest zrobione tylko na zjazd do gumiarza. Zwróćcie też uwagę na opony. To nie są jakieś łyse kapcie, to są dobre opony. Auto musi zjechać do serwisu ogumienia, który jest tutaj za kawalątek, ponieważ pękła felga. Nigdzie na tym nie pojedzie, tylko do gumiarza. Na szczęście tutaj nieopodal jest zakład wulkanizacji, wymiana felg. Dziękuję, do widzenia, może jechać dalej w trasę. Padłem na pomysł, że żeby było łatwiej nabić bieżnię, trochę podgrzeję piastę. Trochę, żeby zmieniła temperaturę. Bieżnia wejdzie jak w masło. Jeszcze odrobinkę. Aż iskra poszła. O! Odbiło. Czujesz to? Tak. Doszło. To teraz jeszcze szpileczki przesmarować łożysko. Smar. Ja bym szpilki najpierw nabił. Teraz byś nabijał szpilki? No, żeby się nie daj Boże nie rozpięło łożysko. I to jest dobry pomysł. Nabijamy szpilki. Nabijamy szpilki i widzimy się na montażu. Piasta włożona w zacisku, zaraz dobijemy śruby. Będzie można zakładać koła. Mamy gdzieś nowe nakrętki. Mam przykład. Piękna ta nasza autostrada, tak, co? Taka nie za szybka. Nie no. Piękna ta nasza autostrada. Tak, taka nie za szybka. Tak, jedziemy od tego mana właśnie. Na Opole, ale coś cienko to widzę, masakra. Wszystko ok, nie? Patrzcie. Zobaczcie, wszystko ok? A tu już nie ok. A tu już nie ok, nie ma piasty, piasta się skończyła. Jak tam Johnny? Odkręcam zacisk. Kręcasz? Tak, i będzie można odkręcać. Słuchajcie, wróciliśmy tutaj to zabezpieczenie, ponieważ ono wypadło, latało sobie luźno w deklu. Tutaj przychodzi klucz 46 i ta śruba ściąga piastę. Łożysko jest zmielone, rozpadnięte. Zaraz jak wyrzucimy zacisk, który też się nadaje, złom z tego zacisku, co? Tak, tak. Zaraz jak wyrzucimy zacisk, to po prostu będziemy widzieli, czy ta piasta zejdzie, jak to zejdzie. I tyle. To jest taki zacisk specyficzny, bez jarzma. On przyjął to wszystko na siebie, misiek, i utrzymał to, że to koło nie wyjechało. No, ale prowadnice dostały ewentualnie. Sam zacisk też dostał tutaj, wytarł. Oj, zacisk dostał i człowieku, i to mocno dostał. Zacisk, delikatnie felga od środka. Dobra, śruby od zacisku są odkręcone. Teraz strzał z młotka powinien paść na to. O, jeszcze się woda z niego wylała. Woda? No. H2O. Dobra, trzymaj.
trzymaj kamerę, zobaczę czy piasta pójdzie. Halo boss, zacisk nadworking. Piasta też nadworking. Wiesz co, jak to pierwsze łożysko z niej ściągnie, piasta jest złą. Ale ściąga ją. Patrz na czop. Co? Patrz na z tyłu, na ten, mocowanie zacisku. Ale spoko, może tylko tarcza się o to zaparła. Przymiażdżyłem sobie palca. Co zrobiłeś? Zmiażdżyłem sobie palca. Zostaje nam się z tym rozprawić. O, nawet bieżnia się rozsypała. Zewnętrzna. Panie, a tą piastę to da radę uratować? Tak, oddać ją na przetop. O, da radę uratować. Dobra, trzeba iść po sztyfierkę zaraz. Drugi raz sobie się rękę uszkodziłem. Działam. Zacisk, ruina. Nawet ten telefon to jest po prostu masakra. Pokaż. Czoło bardzo ładnie na tej awarii się zachował. Tu jest delikatnie podtarte jarzmo. Przykręcimy zacisk na sucho bez tarczy. Zobaczymy czy chodzi. Jak chodzi, składamy to wszystko. Dziękuję, do widzenia. Czekaj. Czop nie wygląda najgorzej, ale tutaj stare łożysko zostawiło trochę materiału i będę musiał szlifierką ten... Bardziej od dołu to widać. Tak, pokaż. I będę musiał szlifierką to delikatnie ściągnąć, później taką papierkiem listkowym i będzie gites, nie ma tragedii, gorsze czopy się ratowało, oby tylko zacisk chodził. Mamy nowy zestaw łożysk, uszczelniacze, nowa piasta. Będzie działać. Dobra, przyłapaliśmy zacisk na sucho. Zobaczcie jak to chodzi. Paluszkami. Paluszkami, masełko. Ładnie, pięknie chodzi zacisk. Teraz go ściągamy, doprowadzamy czop, montujemy piastę i tyle w temacie. Ej, patrzcie tam, kierowca, który ma jakieś 65 lat, może więcej, w wieku dziadka Wojtka, szmatka, płyn, gdzieś tutaj widzę, że przez cały czas swoje Volvo ładnie czyści, nie chcę go też tak filmować, bo to nieładnie, ale to jest mega cieszące, człowiek, który ileś lat jest w zawodzie, przez cały czas czyści swój samochód, dba o niego, naprawdę mega. Słuchajcie, jest tutaj metaloplastyka czopu zrobiona. Słychać inny dźwięk? Łożysko doszło i teraz patrzcie na to. Muszę teraz delikatnie zbić. O, jest czop ładnie wyszlifowany. Słuchajcie, są dwie nakrętki tej piasty. Ta ma tutaj takie ząbki i tej nie trzeba dokręcać z żadną odpowiednią siłą. Ona sama swoją siłę zna, z jaką ma być dokręcona. I koniec. To kosztuje bardzo dużo. Natomiast tutaj jest trzy razy tańszy, ale już ma opisane, że trzeba to dokręcić 150 Nm plus minus 5 Nm. Dlatego nie będziemy dawać tego zamiennika, damy oryginał i problem z głowy. Teraz przynajmniej wiem, dlaczego jest trzy razy tańszy ten zamiennik od oryginału. Dobra, jest wszystko złożone. Teraz zobaczcie na tą nakrętkę, dlaczego to jest takie drogie. Tu, na te ząbki. Tu. I mocniej tego nie dokręcicie. Można spróbować to odpuścić, jeszcze raz lekko dociągnąć. Cyk i jeszcze raz. A. I już mocniej nie będzie. Uwaga. Pięć. Dobra, trzeba mieć zabezpieczenie, dekiel. Zabezpieczenie, dekiel. Gumkę do dekla, wsadzamy zacisk, siłownik i tyle.
dużo porobione. Zauważyliśmy jeszcze, że jest pęknięta opona w nacepie. Przyjechał chłopak od wulkanizacji, robi tą oponę, my swoją robotę zrobiliśmy, zjeżdżamy do domu. Głośno jak cholera, do zobaczenia w następnym odcinku. Dobra, witam w kolejnym dniu naszych zmagań. Jesteśmy w Walimiu, u beczki Walim. Tylny most żył swoim życiem na tej przyczepie. Na szczęście nic się z burtami nie stało. Generalnie Centrum Przyczep Wrocław, mała reklama dla nich, bo zawsze od nich biorę przyczepy, jestem zadowolony. Trzeba to zdjąć, umyć, obczyścić, umyć i trzeba to zaaplikować. Trzeba to zaaplikować do tego mana. Do tego mana, ale o tym manie to za chwilę. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Miodzio, co? Też mi się podoba. Stan idealny. Podejrzewam, że ta lina to chyba nigdy nawet nie była. No, może pierwszy zwój był rozwinięty, ale dalej to już chyba nie. Dobra, pomijając tego pięknego ziła, chodźmy teraz zobaczyć do mana, co musimy zrobić.